Olga Szypulska, zapraszam na prognozę pogody. W ciągu najbliższej doby pogoda podzieli obszar naszego kraju. Wschodnia Polska dostanie się pod wpływ pogodnego wyżu, natomiast w dzielnicach zachodnich da o sobie znać front atmosferyczny. Napłynie ciepłe śródziemnomorskie powietrze. Poniedziałkowe przedpołudnie prawie w całym kraju upływać będzie z dużą ilością słońca. Jedynie na wybrzeżu już od rana mocniej zachmurzy się deszcz i popada oraz zagrzmi. Ale już w godzinach popołudniowych od Pomorza Zachodniego przez ziemię lubuską Dolny Śląsk rozwijać się będą chmury burzowe. Burze będą gwałtowne i niebezpieczne. Mogą mieć charakter niszczący. Na Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Małopolsce odwrotna sytuacja pogodowa. Tutaj piękne, słoneczne, spokojne niebo. Wszędzie ciepło. Miejscami nawet bardzo. Najwięcej 27 stopni ma być w okolicach Wrocławia. Nadchodząca noc w regionie nadal ciepła, termometry odnotują 11-12 stopni. Noc przyniesie sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Opadów deszczu i burz na godziny nocne nie prognozujemy. Zobaczmy, jak pogoda kształtować się będzie w ciągu dnia. Po ostatnich ostrzeżeniach przed niespokojną aurą jutro czeka nas stabilna pogoda. Cały dzień będzie pogodny i słoneczny. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Temperatura komfortowa, bardzo przyjemna. Od 22 stopni w okolicach Chełma, Puław. Ciśnienie wysokie. Na barometrach 1022 hektopaskale. Po południu zacznie spadać. Ciepły południowo-wschodni wiatr powieje do umiarkowanego. Pogoda większego wpływu na nasze samopoczucie wywierać nie będzie. A co czeka nas w kolejnych dniach? Jak wskazują najświeższe prognozy, w tym tygodniu popołudniowych burz będzie sporo. W pierwszej połowie tygodnia zjawiska mogą być gwałtowne, z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Wlewać się będzie do nas śródziemnomorskie ciepło, stąd temperatura będzie w zakresie od 20 do 23 stopni. Dziękuję za uwagę, dobrego popołudnia.